Dzień dobry. Mam przyjemność zaprezentować higieniczne mycie rąk, które jest jedną z ważniejszych czynności wykonywanych przez członków zespołu terapeutycznego, w tym pielęgniarki. Zanim przystąpimy do higienicznego mycia rąk, zdejmujemy z dłoni biżuterię i zegarek. Następnie zwilżamy wodą nasze dłonie i nabieramy porcję mydła w zagłębienie dłoni. Higieniczne mycie rąk składa się z 6 etapów. Etap pierwszy to pocieranie wewnętrznych powierzchni dłoni o siebie. Wykonujemy około 5 ruchów posuwistu zwrotnych. Etap drugi to pocieranie wewnętrzną powierzchnią dłoni prawej grzbietową powierzchnią dłoni lewej i odwrotnie. Etap trzeci to pocieranie wewnętrznych powierzchni dłoni o siebie ze splecionymi palcami aż do zagłębień między nimi. Etap następny to pocieranie górnych powierzchni palców dłoni prawej o wewnętrzne powierzchnie dłoni lewej i odwrotnie. Etap następny to obrotowe pocieranie kciuka dłoni prawej przez wewnętrzną powierzchnię dłoni lewej i odwrotnie. Następnie pocieramy obrotowo opuszki palców dłoni prawej o wewnętrzną powierzchnię dłoni lewej i odwrotnie. W ostatnim etapie możemy obrotowo pocierać nadgarstek dłoni prawej wewnętrzną powierzchnią dłoni lewej i odwrotnie. Dłonie spłukujemy pod bieżącą ciepłą wodą i dokładnie osuszamy papierowym ręcznikiem. Dezynfekcja rąk przebiega według tego samego schematu.